Siema mordeczki, z tej strony Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Pewnie zapytacie zombie czemu nie na Dragonie, a no właśnie dzisiaj o 17:00 nowa edycja Dragona, więc bardzo serdecznie was na nią zapraszam. Pewnie też zapytacie dlaczego nie ma tego VIPa z poprzedniego odcinka. No to właśnie bym was prosił, żebyście napisali w komentarzu swój nick, bo dobiliście tam 700 łapek, a nie chciałem po prostu tej osobie, która wygra, dawać VIPa na starą edycję, więc właśnie napiszcie ten swój nick w komentarzu. Mam dzisiaj dla was do wygrania także drugiego VIPa, dlatego że jest nowa edycja, to są VIPy na 14 dni, więc napiszcie swoje niki, dwie osoby po prostu wygrają. I jeszcze dla was mam do rozlosowania dzisiaj premeczkę z full dostępem, tak, full dostęp premka. W poprzednim odcinku wygra Vikuś, ale żeby wygrać tą premkę to musicie dobić tutaj 800 łapek i zostawić swój e-mail w komentarzu, tak żebym się mógł z wami skontaktować, dobrze, tak, dobrze powiedziałem. Mam nadzieję, że dobicie tutaj właśnie tak z 1000 łapek, dacie radę 1000 łapek, no weź, dobicie 1000 łapek, no proszę. Jak dobicie 1000 łapek, to w następnym odcinku wam rozlosuję dwie premki za 1000 łapek. Myślę, że się opłaca, tak? Tak? Dobijecie? Mam nadzieję, że dobijecie. I pewnie zapytacie, zombie, ale skąd masz te premki? Przecież, lol, przy premkach 400 zł. A no właśnie, wiecie, są takie strony z full dostępem, te niezmigrowane konta, więc sobie właśnie kupiłem parę premek za $1, tak żeby właśnie wam rozlosować. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak kupiłem te premki, to możecie sobie wejść na filmik, na przykład, nie wiem, do Buźki, do Piątka, czy tam kogoś jeszcze, chyba Majki nagrał to, więc u nich zerknijcie. Ale no właśnie to jest dla osób te losowania, które nie mają PayPala, więc dobicie tej 1000 łapek, mam taką nadzieję, zostawcie tutaj suba z dzwonem oraz łapkę w górę, więc elo! Mordy, jeszcze wam zapomniałem dodać, to nie są żadne alty, żeby tutaj żadnych nie było wątpliwości, bo kurde, pewnie znajdzie się jedna z drugą taką osobą, która myśli, Zombiaczek, jesteś zwykłą parówą, która oszukuje swoich widzów, przecież są alty, każdy ma dostęp do tych kont, lol, żałosny jesteś. Nie, to po prostu ja mam dostęp tylko do tych kont, które zakupiłem i osoba, która po prostu wygra, ja piszę do niej maila, jaki ona chce mieć nick na tej premce, zmieniam jej nick, daję jej po prostu hasło i tak dalej, ona sobie tam wszystko ustala i ma tylko ona dostęp, więc myślę, że warto zostawić tą łapkę w górę, aby zyskać taką premkę za free, więc no, zapraszam was do oglądania tego odcinka, elo! Dobra, tutaj gracz Julian, ty pisze, kto są już typa? No dobra, to typamy do Juliana. O, Julian, ty, no fajny nick, kurde, Julian, ty. No to nie jest nick. Halo, halo, Julian, czy mnie tepniesz? Panie Julianie, tepaj. O! Julian tepnął, no to sztos. Może sobie kupię jakiegoś stręczyka teraz na start. A, czyli takie standardowe tepnięcie w nogi, o. Tak, takie typowe takie tepnięcie w nogi. Gdzie jest rzucak? O, idealnie mi rozwalił tutaj rzucak, tylko zbytnio nie wyszedłem z tego. Może teraz? O, teraz lepiej rozwalił rzucak, siema. Siema gościu. No siema, co tam? Co tam, jak tam? No nie, nie uciekaj mi kumpel. Przecież w nogi mnie dopiero co tepnąłeś. Kurde, już koniec sklepu, już mnie tutaj uciekli ode mnie? Co ty gości, nie ma tak lekko, rzucam kolejnego rzucaka, halo. Ty no patrzcie, że oni uciekają, nie, no nie wierzę w to po prostu. Po prostu w to nie wierzę, czekajcie, był kiedyś taki bóg, że rzucić można perełkę. O, było. Ajajaj, gdzie tu jest ender chest jakiś? To wam pokażę, jak ten działa bóg. Patrzcie to. A, tu są zakoblowane te perły. Kurde, może tak? A, nie działa, dobra, to rzucam rzucaka w takim razie. Nie ma lekko gościu. Zrzucę stręża 2 jeszcze. Ciema. Polizał, dobra, sztos. Ten polizał, to może ten? Dobra, ty będziesz gościu następny. Ten będzie gościu następny. Aj, ten nie polizał niestety. Co oni robią w ogóle? Ej, no tepają w nogi i jeszcze uciekają ode mnie. Co ty gościu kminisz? Gościu, nie świruj palety. Co ten gościu świruje? Ale ja klikam w tą myszkę, ja pierdzielę. Chcieliście, żebym właśnie przestał grać na makron, to nie gram już na makro, przestałem grać na makro. Co on robi? On nawet się perłami nie potrafi zbugować. Co to jest? Kurde, to jest najgorsza gildia, jaką trafiłem. To są bardziej słabi gracze od tego widocznego i to naprawdę. Ja go tu zabiję za chwilę, patrzę, on poliże. Obiecuję wam, to on poliże za chwilę. Nawet nie polizał. Nie, miał koksy przy sobie, ja pierdzielę, no. Trafiłem na najgorszą gildię w życiu, naprawdę. Za to się należy łapka, bo no to był dramat, lol. Widzimy się po prostu przy następnej akcji, nie wiem co się odwaliło. Lol. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. A jak oglądacie ten fragment, to możecie napisać w komentarzu #1337. Myślę, że wam to pomoże w wygraniu premki mordki. Pamiętajcie o tym. Do następnej akcji. Okej, to jakiś Jedzem Koks, coś takiego. Pisze, kto klepa, to chce ci co? Kto klepa, tepa. Dobra, nie wiem, co on nam w sumie pisze, jakiś dziwny gościu. ale... Jaki rolnik? O kurde, nawet nie chce mi wyszukać jego niku, halo. O, jest jego gość, jest ten gościu, więc co? Zaczął ciebie tepnie, halo, halo. Panie dziwny niku, tak go będę nazywał. Dziwny nik. Jedz Nikox? Co? Jaki ma dziwny nik, naprawdę. Lol, halo, panie dziwny niku, tepaj mnie pan. Tepnij mnie czy gościu, czy nie? Dobra, chyba nie jest jednak... O! Chciałem już powiedzieć, że nie jest zainteresowany moją osobą, ale chyba jednak się zainteresował nią. Gdzie mnie tepnął? Aha, to nie jest dla kampa, ty. Gościu, nie świruj. Ty, może on poliże jakoś? On liże, tak o. Dobra, nie polizał jednak, żartowałem. Czemu on cały czas do mnie strzela z łuku? O co ci gościu chodzi? Czemu on z łuku strzela? To jakiś dziwny gościu jest. Gościu, w takim razie ja go tam wrzucę i za nim tam skoczę. Czy on ma perły, koksy? Dobra, wpadł na dół, no to ja w takim razie za nim skakuję. Ile mam jeszcze stręcza? 1,5 minuty. Gościu, czy on stąd wycykał? Ta, wycykał stąd, no to ja też stąd wycykam, to jest w sumie nie za wysoka beczka. Gościu, czy on chce uciekać? Gdzie on jest ten gościu? I tutaj, co on robi? Co za typek? Co on kmini? Nie no, w sumie nie będę jadł koksa, bo szkoda, lepiej zyskać przewagę. Ej, co jest? Kurde, to jest kolejna najgorsza gilia na Dragonie. O, panią padła! Muszę go zabić. No i padł, dobra, 13 ranku dostałem. Nie jest to zbyt dużo, pozdrawiam tutaj te osoby, które pisały gzy. Hunuki, coś tam Prokap, coś tam i Nikox, a to Nikox, który mi oddał itemy, to dziękuję bardzo. No i to jest taka druga najgorsza gilia part 2, więc no, widzimy się przy następnej. Okej, ludzie, tepam tutaj do gościa mojego widza, który mnie przed chwilą wyzywał, ale po krótkiej dyskusji doszliśmy do wniosku, że właśnie fajnie będzie, gdy do niego tepnę się po prostu pobijemy, znaczy samu w sumie to zaproponowałem. O, właśnie Rasher mnie tepa, więc zobaczę, czy gość tutaj będzie uczciwy, czy w nogę mi jakieś tepnie, o. Więc jednak będzie uczciwa klepa, gdzie jest Rasher, dobra, tutaj jest Rasher, więc się z nim pobijemy. Dawaj gościu, lecimy z Rasherem. Tak jak mówiłem, z gościem się trochę tutaj pospinałem, on miał tam jakiś problem, że niby jestem niekulturalny, bo kogoś wyzywałem na live, ale mu wszystko wyjaśniłem i właśnie tak jak mówiłem, chyba mówiłem, czy nie mówiłem, nie pamiętam, w sumie, że zaproponowałem po prostu, że fajnie będzie się po prostu poklepać do odcineczka, bo brakuje mi jakichś dodatkowych minut, ponieważ jak do kogoś tepam, no to po prostu albo mnie tepają w nogi i ciężko mi z nich wyjść, przez to takie wam rzeczy nie chcę wam pokazywać, bo jest to bez sensu, bo w sumie tepam się do ludzi i tak uciekam z tych nóg. I nic się potem za tym nie dzieje, bo idę na bazę. Albo po prostu tepają mnie tam na drzewkarkę i zrzucają na dół, więc to też jest bez sensu, żeby wam pokazywać. A tak właśnie temu ziomkowi mówię, dobra, pobijmy się, gość mnie tutaj wyzywał, że tutaj mówiłem, że to niekulturalny, bo wyzwałem niby jakąś tam osobę na live, że powiedziała, że słaby live w ogóle, a ja wyzwałem od tak, pań pracujących na ulicy, pod lampą. No ale mu wszystko wyjaśniłem, że raczej to niemożliwe, że jak już powiedziałem do takiej osoby, że po prostu ma wyjść live'a, skoro jej się nie podoba, tak? A nie, że jakiś tam będę ją wyzywał. Ale dobra, nieważne, skupmy się na biciu tego Rashera. Czy on stoi w miejscu? Gościu, bij się, chyba. A on sobie seta zmieniał, w sumie dobry pomysł. Chociaż nie, ja seta nie będę zmieniał, bo mam ogarniętego. Czy jakby go wrzucić w sumie do jakiejś beczki, to też by było w sumie spoczko. Gościu tak niezbyt się dobrze bije. Ja w sumie jak słyszycie klika w myszeczkę, taki o, stręcz zarzucił. No, to trzeba, muszę zjeść koksa, żeby nie polizać, bo będzie przypał. Tak jak słyszycie, klikam właśnie w myszkę, bo dużo osób mi zarzucało, że gram na makro, to właśnie chcę wam udowodnić, że nawet bez makro też się potrafię bić, jak widzicie. Nawet bardzo dobrze się potrafię bić bez makro. No i co ja chciałem powiedzieć? Pewnie nie będę dodawał żadnej muzyczki tutaj w tło, bo chcę właśnie, żebyście słyszeli to, jak klikam w tę myszeczkę. Pewnie też zapytacie, dlaczego używam tą gardę, a to tak z przyzwyczajenia klikam ten prawy przycisk myszy. Ale nie wiem, czy on mi coś w sumie daje, ale tak, wiecie, ani mnie to nie spawalnia, ani nic, po prostu taki dodatkowy element do mojej bitki. O, gościu, ale strefa w niego weszła. Czy on będzie znowu seta zmieniał? Tak, on chyba znowu seta zmienia, gościu. Ach, dobra, wpadł tam. Elegancko. Zginął? Nie, nie zginął. Ale dobra, skakuję tutaj za nim i klepa. Gościu, dawaj. On zjadł ostatniego koksa, czy mi się wydawało? Chyba ostatniego koksy ten Rasher. Nie no, mam nadzieję, że nie będzie uciekał. Mówiłem się z nim, że będzie klepa do końca. A... O, stręża rzucił, dobra. Ty, jak to chyba taktykant. Wiecie co? Ja też sobie go odknokam. A co mi? A, perę rzucił. Rzucił perłę. Żeby nie polizał? Okej, dobra, nie polizałem. Mam nadzieję, że to będzie już klepa do końca chyba. Tylko co, muszę dokupić strężyka. Siłka. O, bo mi hełm padł. Kurde. Ups, ups, fail, żeby tutaj nie polizać jakoś przypadkowo. Ilość mam... 3 minuty się z nim bija, to w sumie spoczko. No, gościu. Trochę niewygodna taka ta klepa pomiędzy bedrockiem. Co on zjadł? Chyba refila, czy koksa. Gościu, umówiliśmy się, że klepa do końca, nie, że będzie uciekał. No, patrzcie, a mnie wyzywał, a ucieka. No, miała być klepa do końca, no ja no. Zawiódł mnie gościu. Ewidentnie mnie, Rasher, zawiodłeś. Jak to oglądasz, to mnie zawiodłeś. Siemano. O, tego się chyba nie spodziewa, że tu do niego wskoczę. I zabiłem go, więc wygrałem z hejterem klepy 1 na 1. Więc chyba git, co nie? Więc no, możecie stać łapkę w górę, a już się z wami żegnam do kolejnej akcji. Pozdro. I pozdrawiam też Rashera. Więc dziękuję mu za tą klep. Patrzcie, tutaj mój widz pisał do mnie przed chwilą na czacie, czy dam mu jakieś itemki, zaraz wam tutaj pokażę. O, dasz jakieś itemki, dodasz do gil, napisałem mu, a mogę dać ci jakieś itemki, więc zobaczymy, czy tej gości do mnie tepnął chyba do mnie, więc zróbmy to jakieś 2 sety. O, zbiera to gości, ja go niestety nie widzę, dam mu jeszcze, nie, tutaj na przykład załóżmy 12 koksów, stack refili, pustaka bloków emeraldów niecałe, jakiś mieczyk, no i tutaj 6, więc no, czasami możecie mieć warto, ja się z wami też podzielę itemkami, bo ja od was dostaję, więc no, widzimy się po prostu przy akcji. Dobra, tutaj grasz o niku Nikox tepa, kto klepa, to tepa na równy teren, więc zobaczymy, czy Nikox tutaj tepa czy nie, z tego co sprawdzałem jest z jego gili 2 członków online, więc no, możemy się spodziewać, że pewnie w jakieś nogi tepań czy coś. Halo, halo, panie Nikoxie, czy nas tepniesz? Halo, halo, Nikox. O, tepnął mi Nikox, więc jest git. EC szybko, dobieram sobie koksy i lecimy w tangosy. Gdzie ja jestem? A, tutaj, no to spoko. To w porządku, równy teren. Czy gościu, on jest na koksie Nikox. Więc będzie ciężko go zabić, ale mam nadzieję, że jakoś poliżę gościu czy coś w tym stylu. Czy ja wziąłem rzucaki? Dobra, wziąłem rzucaki, już myślałem, że nie dobrałem z rzucaków. O, oho, oho. No nie, drugi raz prison na odcinku. Ja pierdzielę. Nie wierzę w to. O, no nie. Nikox XD. Napiszę mu XD na PW. Ja pierdzielę, jestem tak słaby w tą grę. Napisał 2 D. Dobra, pozdrawiam ci Nikox na odcinku. Kurde. Ale lipa. No nie. Pozdrawiam tutaj graczy z gildii MKP, bo mi oddali temsy, kurde. Szanuję naprawdę. O, jeszcze mi emeraldy dali. O kurde, jeszcze jakieś donaty poleciały od nich. Dziękuję graczom z gildii MKP. Pozdrawiam bardzo serdecznie na odcinku. No kurde, nie spodziewałem się, że no. Mogę polizać sobie tak od jednego typa. Zapomniałem patrzeć na serce, ale dziękuję za itemsy tutaj graczom. No, i to tyle. Pozdrawiam na odcinku. Dobra mordy, jako że chcę po prostu do kogoś tepnąć, znaczy do kogo mogę tepać, bo prawie nikt mnie nie chce tepnąć. Do kogo mogę TPA? Zobaczmy, o, to jakiś napisał typek, Zombiaczek, pozdro. O, do mnie, nie, dobra, to chyba bez gili to nie tepniemy. O Jezu, ile osób do mnie stało. Dobra, napiszemy do Majstere Ten Fame. TPA, Majstere Ten Fame. Zobaczymy, czy mnie Majster tepnie tutaj gościu. Pisał, że mogę do niego tepać. Halo, halo, panie Majstere, tepaj do mnie gościu. O, tepnął mnie, dobra, myślę, że będzie spoko taka klepa. No, bo ciężko do kogoś tepnąć jak... Aha, no, to fajnie. I jeszcze nie wziąłem pereł. No to fajny gościu, nie? Ale na szczęście tutaj była luka. I co, już gościu uciekasz? Tak, jesteś kozak? W nogi tepasz? No nie, nieładnie tak gościu. Co mi sojusz pokazujesz, kurde? O kurde, bo się za bardzo skupiłem, wczułem w rolę. Tu jest ender chesty, tu są, no i to jest ten problem zasadniczy, że tak naprawdę ja i on możemy się dobierać. I pewnie zaraz to typek zrobi. Mi by się perły jedynie przydało. O, ja sobie dobiorę perły. No i wziął to z endera koksu. Już ta klepa nie będzie miała sensu, tak powiem wam szczerze, ludzie. Ale on już te endery skopuje, patrzcie, on skopuje te endery, to ja w takim razie mu pomogę. Rozwalę rzucaka. Ale on może zaraz mnie polizać. Nie ma sojuszu, gościu. Ty, co mi coś pokazuje? Garda mu się chyba zbugowała. Dobra, seta zmienię, gościu, czy co? Ale ja klikam w tą myszkę, ja pierniczę. Like się zależy na to, że... Należy za to, że... Kurde, tak się poświęcam i nie gram na makro pierwszy raz w życiu. Lol. Dobra, seciki szybko, do zmiany. Pyk. I lecimy dalej z typeczkiem. W tangosy. Jak zginę, to zginę. Będzie to ostatni fragment w tym odcineczku. Ale mam nadzieję, że mi się go uda zabić, kurde. Ale ja spamię w tą myszkę, kurde. Możecie w sumie napisać w komentarzu, ile wyciągacie CPS-ów, jak kiedyś to próbowaliście. Bo gdyby się on nie dobierał, no właśnie się dobiera, no i to jest ten problem. Ja też się w sumie mogę dobierać, ale taka klepa jest bez sensu tak naprawdę, nie? Że on się może dobrać, jak i ja mogę się dobrać, no to wiecie. Patrzcie, ja sobie wezmę teraz itemy i ona jak będzie naprawdę nieskończona, tylko kto ma więcej setów. I na tym się będzie opierała klepa. Ale mam nadzieję, że ja mam... Aha, właśnie. Właśnie widzę, że mam więcej setów. Dobra. Ostatni set zmieniony i... I kurde tyle. I chyba tu zginę sobie. Ta, nie ma gościu, nie ma enderów, co ty? Normalny jesteś? Gdzie ender chesty? No dawaj gościu. Szkoda, mógłbym w sumie włączyć licznik CPS-ów, ile wyciągam, ale mi się nie chce, ale coś pewnie około 9-10. O! Buty mu padły, sztos. No, tylko szkoda, że mu nie padły buty jak Jadcoxa albo coś w tym stylu. Nie ma gościu tego endera, co ty? Co za gościu, no i sobie dobrał koksy, czy co sobie dobrał? Pewnie sobie dobrał seta albo coś w tym stylu. Nie, muszę go jakoś tutaj tyrać coś w tym stylu, no bo chyba to zginę. Czemu ja powtarzam cały czas coś w tym stylu w ogóle, ale to jest sztuczne co teraz co mówię, bo naprawdę to jest dramat. No. Sorry ludzie, że tak mało mówię, ale naprawdę skupiam się na tym, żeby... Czy ja mam jakiś set? Dobra, nie mam tu żadnego seta, no czyli sobie tutaj zginąłem. Niestety. Chyba, że goście padawania. Nie, dlaczego? Nice! Dobra, padł. Kurde, na koniec edycji taki kill Stepania. Wygrałem z jakoś z gościem cudem. No naprawdę, cudem wygrałem z gościem. Więc myślę ludzie, że dziękuję wam za oglądanie po prostu tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj suba. Przypominam o tym losowaniu na premkę. Będę nety, tak. Także może tak, będzie nety. Więc zostawcie tutaj suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i pamiętajcie, żeby wbite na te następne odcinki, które będą. Więc ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. A tak na serio to nagram wam takie porządne pożegnanie, więc dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę oraz dzwoneczek z subskrypcją. Napisaliście komentarz ze swoim e-mailem po to, aby wygrać premkę. Mam nadzieję, że zostawiliście też obok swój nick po to, żeby zawalczyć o VIP-a na 14 dni. Więc dzięki za to oglądanie i do następnego odcinka. Piona!